No i właśnie takie myśli ułożyłem sobie w dekalog. To są myśli, które są wszystkie nie nowe, znane od dawna, ale one dobrze też mówią o tym, czym jest dekalog, czym jest turkus. No to jest taka cywilizacja oparta właśnie między innymi na takim dekalogu. Nie szukaj winnego, szukaj przyczyny. Właśnie. Nie. Winnego się szuka po to, żeby go ukarać, co najczęściej powoduje, że przyczyna pozostaje, a winny, no albo się go w ogóle wyeliminowali, albo będzie się starał na przyszły raz ukryć skutek tej przyczyny, dla której coś się nie udało. Jeżeli usuwamy osobę odpowiedzialną za to, że coś się nie udało, przychodzi na to miejsce następna, no ona już nie jest odpowiedzialna i wie, dlaczego się nie udało. No bo tego X-a, no ten X to, prawda, zrobił źle, no został usunięty, czy przyczyna została usunięta. Zatem to postępowanie prawidłowe jest takie, że jeżeli się nie udało, ty nie za to odpowiedzialny, no to ty masz obowiązek odpowiedzieć na pytanie, dlaczego się nie udało i co zrobić, żeby z tej przyczyny drugiej porażki nie było. Bo porażka zawsze może być, ale żeby usunąć porażki z tej przyczyny. Natomiast jak się właśnie usuwa człowieka, albo się go karze, no i odbyłem karę, no i spokój, prawda? Już się tym mogę nie zajmować. Nie oczekuj perfekcji, oczekuj postępu. Nie stawiaj celów nieosiągalnych. Cele mogą być bardzo ambitne, mogą być stawiane ambitne bardzo cele, co do których nie jesteśmy pewni, czy osiągniemy. My ludzie lubimy wyzwania. Jeżeli postawienie ambitnego celu nie jest zagrożone tym, że nie dostaniemy premii, to będziemy stawiać ambitne cele. Ale jeżeli z każdym celem jest związana premia, którą dostaniemy, jeżeli ten cel zrealizujemy, no to oczywiście jesteśmy zainteresowani tym, żeby cele były jak najmniej ambitne, no bo musi ułatwić, poprawić szansę na uzyskanie tej nagrody. Wydaje się niestety niektórym menedżerom, że ludziom trzeba stawiać cele niemożliwe do osiągnięcia. I oni kombinują tak. Jak postawię cel możliwy do osiągnięcia, to ludzie go osiągną, no i potem już palcem nie kiwną, już żeśmy osiągnęli. Jak postawię niemożliwy do osiągnięcia, no to każdy da z siebie najwięcej, jak się da. Tylko że tak to nie działa, bo jeżeli my widzimy, że cel nie jest możliwy do osiągnięcia, to się przestajemy starać. Jeżeli musimy ten cel osiągnąć, to będziemy oszukiwać. Będę o tym dużo mówił to jeszcze. To znowu prowadzi do zjawiska, które nazywam grą wojenną. Unikaj współzawodnictwa, stwarzaj warunki do współpracy. Więc wszelkie rankingi, wszelkie najlepszy sprzedawca, najlepszy sklep, to wszystko buduje współzawodnictwo. Ludzie nie chcą ze sobą współpracować. No i na przykład znana jest sytuacja w wielu firmach, gdzie sprzedawcy są indywidualnie, prowizyjnie wynagradzani, no bo mówi się, no przecież sprzedawca to musi mieć prowizję. Dlaczego musi mieć prowizję? No bo tak ma pracować, za stałą pensję nie będzie pracował. Dlaczego nie będzie pracował? No dlaczego miałby pracować? No bo podpisał umowę. Nie, wie pan, no przecież ludzie są leniwi, nieuczciwi z natury. No my jesteśmy inni, ale ludzie tacy są. Jak się ludziom nie powiesi tej marchewki przed nosem, to nie będą pracować. Prawda? I skutek jest taki, że sprzedawcy, każdy pilnie strzeże listy swoich klientów i nie przekaże tej listy nie tylko kolegom, ale nawet i firmie. Jeżeli nie może wszystkich obsłużyć, bo nie daje rady, bo akurat oni potrzebują dużo, to nie powie koledze, słuchaj, tu mam takiego klienta, ja sobie mam za dużo zleceń, to ty to obsłuż. No, na pewno tego nie zrobi, prawda? No bo konkurentowi by pomagał. Prawda? A jeżeli się, a są takie firmy, wprowadza wynagrodzenie dla sprzedawców, które nie zależy od tego, ile sprzedali, to zaczynają ze sobą współpracować. Ja miałem taką sytuację u siebie w firmie, gdzie właśnie sklepy
wysyłamy sobie czasami klienta z jednego sklepu do drugiego, bo u nas już czegoś zabrakło, ale tam pani mieszka na Ursynowie, a na Ursynowie mam drugą cukiernię, to mogę zadzwonić, jeżeli tam jest, są te pączki, to dla pani odłożę. I potem przyszedł do mnie klientka, mówi, jak pan to zrobił? Że ona mi odesłała do swojej konkurentki, no niby pański sklep, ale przecież one współzawodniczą ze sobą. No właśnie, nie współzawodniczą i dlatego odesłała. Nie oceniaj, bo to niszczy, doceniaj, bo to wzmacnia. Tu jest znowu zastosowanie tej myśli, którą państwu ilustrowałem na przykładzie, co może być naszym celem w życiu. Jeżeli coś jest celem ostatecznym, to niech to będzie celem pierwszym. Po co oceniamy? Czasami po to, żeby komuś dokopać. No ale ja nie mówię tu o tym. Mówię o tym, że oceniamy po to, żeby ktoś wiedział, jaki jest, żeby w związku z tym mógł być lepszy. No ale jeżeli go oceniamy, oceniamy go źle, bo chcemy, żeby był lepszy, no to nie możemy powiedzieć, że jest dobry, tylko musimy powiedzieć, że jest tak sobie, a może całkiem zły. Niech się chłop weźmie w garść, prawda? Jeżeli po to go źle oceniamy, żeby był lepszy, to może od razu porozmawiajmy z nim, co by mu było potrzeba, jakby go można wesprzeć, żeby był lepszy. Bo jeżeli mu powiemy, że robi coś źle, to każdy człowiek będzie się bronił. Nie będzie współpracował, nie powie, co mu jest potrzebne, tylko będzie utrzymywał, że pracuje dobrze i że nic mu nie jest potrzebne. W związku z czym nie mamy szansy na rozwój, na postęp. Nie mów, co jest źle, mów, co może być lepiej. Bo znowu, jak mówimy, że coś jest źle, to ludzie się zaczynają bronić. A jak mówimy, spróbujmy to zrobić inaczej, może to by się jakoś dało zrobić lepiej, to nikt się nie czuje oskarżony, że pracuje źle. Ale też nie pytajmy ludzi, co mogliby zrobić lepiej. To jest złe pytanie, bo ludzie znowu czują się oskarżeni, że pracują źle. Na dodatek myślą sobie tak, to jest całkiem normalne. No, jeżeli się mnie pytają, masz jakiś pomysł, co mógłbyś robić lepiej, a na to mógłbym robić lepiej. Skoro wiesz, to dlaczego nie robisz, prawda? Sabotaż, czy co? Natomiast jeżeli się zapytamy, co ci w pracy przeszkadza, taki warsztat trampoliny i bariery opisany w mojej książce, w ciągu ostatnich 20 lat przeprowadziłem go tak blisko 100 razy pewno, i te bariery, które ludzie zgłaszają, to jest po prostu niewyczerpalna kopalnia wiedzy o tym, co w firmie można udoskonalić, usuwając bariery. I to jest jednocześnie program doskonalenia, w który się ludzie angażują. Nie robimy coś, żeby robić lepiej, czy co mamy szybciej rękami ruszać, tylko jest coś, co nam przeszkadza w pracy, będziemy to usuwać, nie dyrekcja za nas, tylko my, dyrekcja, jak nie trzeba, to pomoże, ale w zasadzie to my to mamy robić. No i jak usuniemy, to nam się będzie lżej pracować. A przez to, że nam się będzie lżej pracować, no to praca będzie wydajniejsza, będziemy robić mniej błędów, firma nie będzie ponosić kosztów związanych z błędami i z powolną pracą, bo uciążliwą, czyli usuwamy koszty nieprzynoszące wartości dodanej. Nie buduj na kontroli, buduj na zaufaniu. O ile osób można skontrolować, więc trzeba budować na zaufanie, ale to zaufanie trzeba zbudować. To nie jest tak, że powiemy sobie, mamy zaufanie i już nie mamy. To trzeba mozolnie budować. To się da zrobić, a to nie jest ani proste, ani się tego szybko nie da zrobić. Nie zarządzaj, twórz warunki do samoorganizacji. Dla nich ludzie podejmują świadomie decyzje, mając poczucie tej odpowiedzialności za decyzję. No i nie bądź nadzorcą, bądź nauczycielem, moderatorem i uczniem. Każdego dnia można być czym innym, prawda? Dwa razy dziennie można zmienić tą swoją rolę, w zależności od tego, z kim rozmawiam, o czym rozmawiam. Więc to jest taki mój dekalog turkusowej cywilizacji. Teraz dwa słowa o uważności. To jest bardzo ważne i od tego zwykle zaczynam treningi z firmami, które chcą budować turkusową cywilizację, to właśnie treningi komunikacyjne. Zaczyna się te treningi od nauki słuchania.
tak zwanego aktywnego słuchania. Kiedy słuchamy, mamy znacznie większą szansę na zbudowanie dobrej relacji z drugim człowiekiem, niż kiedy do niego mówimy. To się bierze z dwóch przyczyn. Pierwsza jest taka, że żeby z kimś budować dobrą relację, to musimy zdobyć jego uważność. Czyli spowodować, że on poświęca nam swoją uwagę. Jeżeli my do kogoś mówimy, to możemy tą uważność mieć albo nie. Możemy ją stracić. Jeżeli ktoś do nas mówi, to my tą uważność już mamy, jego, za darmo, bo on do nas mówi. I teraz słuchając, mamy szansę okazać mu szacunek dla jego osoby i zainteresowanie dla tego, co mówi. Oczywiście nie każdemu chcemy okazywać szacunek, ale ja mówię o sytuacjach, w których chcemy budować dobrą relację z drugim człowiekiem, więc możemy przyjąć też taką filozofię życiową, że każdy człowiek w jakiejś mierze zasługuje na szacunek, że możemy być zainteresowani tym, co mówi, i może się z nim nie zgadzamy. To, że jesteśmy zainteresowani, to wcale nie oznacza, że się zgadzamy. Chcemy się tylko dowiedzieć, dlaczego on tak myśli. No i właśnie aktywne słuchanie na tym polega, że okazujemy szacunek, okazujemy zainteresowanie. Technicznie rzecz biorąc, przyjmujemy tak zwaną postawę frontalną, czyli nie rozmawiamy z kimś tak przez ramię. To się tak mówi, przez ramię ze mną rozmawiam, prawda? No to właśnie tak przeważąco. Frontalnie szanujemy strefę osobistą, utrzymujemy kontakt wzrokowy. Słuchamy, nie przerywamy, ale możemy dopytywać, możemy zadawać pytania. To jest też przedmiot takiego szczególnego warsztatu. No i zrozumienie. Najważniejsze są emocje, w szczególności jeżeli rozmowa ma charakter emocjonalny. Treść mogłaby w ogóle nie być ważna, ważne są emocje. I wobec tego należy się skupić na tym, dlaczego ten człowiek jest tak miotany emocjami. Nie słuchać tego, co on mówi, bo może to, co on mówi, może nie mieć żadnego związku z tym, co naprawdę nim powoduje. To jest dłuższa oczywiście umiejętność i tego tu nie będziemy ćwiczyli. Ja Państwu sygnalizuję z grubsza, na czym polega to tak zwane aktywne słuchanie, ale to jest właśnie taka umiejętność, od której ja osobiście zaczynam treningi z firmami, do których, no, które mnie proszą o wspieranie ich drogi do turkusu. Zasady asertywnego komunikowania. Postawa asertywna to jest postawa taka stanowcza, ale bez przemocy. Postawa zgody, ale bez uległości. No i jakie są zasady tego asertywnego komunikowania? Czyli takiego komunikowania, znowu asertywne komunikowanie, to kiedy mówimy i nadal chcemy budować tą dobrą relację. Więc po pierwsze, jeżeli widzimy, że ktoś się zaczyna bronić, to znaczy, że robiliśmy jakiś błąd. On nie będzie współpracował, jak się broni. Poczuł się oskarżony. Więc postępuj tak, aby twój rozmówca nie musiał się bronić. Dalej, zanim rozpoczniesz trudną rozmowę, postaraj się zobaczyć człowieka w tym braniu, do którego idziesz. Oczywiście, jeżeli to jest brań, z którym ja nie chcę mieć w ogóle żadnych kontaktów, stosunków, relacji, no to brań, no i koniec. Mogę mu naurągać, ale jeżeli to jest członek zespołu, w którym ja chcę mieć dobre relacje, tylko chwilowo czuję się w jakiś sposób przez niego dotknięty, lekceważony, potraktowany niesprawiedliwie i idę z nim o tym porozmawiać, to dobrze jest przedtem postarać się znaleźć w nim jakieś pozytywne cechy. No nawet tak sobie spokojnie się, spisać sobie na kartce, to ma jakieś pozytywne cechy. Jak żadnych pozytywnych nie znajdujemy, to może znajdziemy takie cechy, które my mamy też, prawda? To już tak, żeby tak troszkę ocieplić jego wizerunek. Wtedy dopiero idziemy rozmawiać. Zamiast mówić komuś, jaki jest, skup się na skutkach jego działania. Zamiast mówić komuś, że jesteś kompletnie nieodpowiedzialny, bo przynosisz mi raport, który mam referować na godzinę przed posiedzeniem zarządu,
No to porozmawiajmy o skutkach tego. Przynosiliśmy to na godzinę przed spotkaniem. Raport jest obszerny, są tam ważne informacje. No pracowałeś się nad tym. No ja się w godzinę nawet go nie przeczytam. Jak ja go mam referować? No zrobię to byle jak. I oczywiście skutek będzie taki, że nie będzie wstyd, ale ci członkowie zarządu też pomyślą sobie, że ten raport jest pewno byle jaki. No to cała praca pójdzie na marne. A mogłaby się przyczynić w firmie do zrobienia czegoś ważnego. Zamiast mówić o tym, że coś jest źle, porozmawiajmy o tym, że coś jest lepiej, że coś może być lepiej. To znowu jest bardzo ważne, bo znowu ludzie się nie bronią i chcą współpracować. Zamiast wyrażać negatywne emocje, opowiedz o nich. To jest tak zwany komunikat ja. Zamiast powiedzieć, wywrzeszczeć do kogoś coś. Tyle razy ci już mówiłem. To powiedzieć tak, słuchaj. A tam się z tym czuję, że trzeci raz ci to mówię i właściwie nie widzę żadnego skutku. I prawdę mówiąc, jestem na ciebie wściekły. Czyli opowiedzieć o emocjach, zamiast je okazywać. Jacek Santorski mówi, wymieniajmy obelgi w zwierzynie. To bardzo oczywiście w skrócie, ale jest duża część mojej książki poświęcona komunikacji właśnie. Teraz motywacja, bo jeżeli chodzi o komunikację, to nam się trzeba pewnych rzeczy nauczyć. Rzeczy, których w zasadzie uczymy się bez oporu. Natomiast jeżeli chodzi o mechanizmy motywacyjne i to wszystko, co się wiąże ze zjawiskiem motywacji, to tu się trzeba przede wszystkim wielu rzeczy oduczyć. I o ile stwierdzono naukowo, że w miarę upływu lat starzenia się nie tracimy zdolności uczenia się, to tracimy zdolność oduczania się. Im starszy, tym mu się jest trudniej oduczyć. No ale trzeba tego wysiłku, ten wysiłek podjąć. Więc motywacja, czy jak nie demotywować. W 14 roku byłem w Kijowie. Walk już nie było, ale jeszcze były barykady. Były sotnie. Rozmawiałem w zarządzie cywilnym Majdanu. Tam jeden z członków zarządu, prawnik, powiedział, teraz przed nami trudne dzieło nadrobienia tych kilkudziesięciu lat komunizmu. Musimy odbudować nasz kraj, zbudować go na nowo i właściwie powiem ci, niewiele nam brakuje. Mamy dużo ludzi, mamy wspaniałą ziemię rolną, mamy minerały, mamy przemysł. Brakuje nam w zasadzie tylko trzech rzeczy. Brakuje nam bezpieczeństwa naszych granic i obywateli. Brakuje nam sprawiedliwości, które by sprawiały nieprzekupne sądy i nieprzekupna policja. I brakuje nam zaufania. To są te trzy rzeczy, których nam brakuje. Resztę mamy. No i właśnie to zaufanie tutaj kluczowe. To zaufanie, które na Majdanie było w bardzo wysokim stopniu. Tu Państwo widzicie wejście do takiej podziemnej galerii handlowej, bardzo luksusowej. No tam te najlepsze butiki paryskie, nowojorskie, londyńskie, tam właśnie w tej galerii są. I oni świadomie chcieli chronić tą galerię. W związku z czym oni mieli taką umowę między sobą, że nawet jak ich workut naciera, to oni się do tej galerii nie będą chronić, żeby tam nie było walki. Widziałem też taki, sfotografowałem sklep Zary, która była tam w ogóle walki, bo nienaruszone były witryny. I oni mi powiedzieli, tutaj też stała sotnia, która pilnowała, żeby ta Zara nie była zniszczona, żeby bank obok nie był zniszczony. No. Więc zaufanie jest niezwykle ważne, ale nie jest wcale łatwe do osiągnięcia. Po pierwsze, nie można do niego zmusić. Więc ci wszyscy, którzy są
przyzwyczajeni, że zarządzają przemocą, mają szansę. Nie wystarczy go zadekretować, nie wystarczy powiedzieć, mamy do siebie zaufanie. No zaufanie to jest pewnego rodzaju emocja, to jest stan emocjonalny. No można to sobie narzucić, trzeba zbudować zaufanie poczuciem, że ten, do kogo mam zaufanie, ma poczucie odpowiedzialności. Więc zaufania nawet okazać nie można, że nie ma do tego warunku. No a te warunki, no to jest właśnie poczucie odpowiedzialności. Te dwie cechy trzeba budować, czy te dwa zjawiska trzeba budować w firmie po kawałku, prawda? Troszkę, na początek troszkę zaufania. To będzie budowało to troszkę odpowiedzialności, bo uwalniamy tyle zaufania, troszkę więcej. Bo jeżeli no, w zespole, który jest toksyczny, gdzie ludzie uważają, że trzeba najpierw to pierwszy zabije, ten wygra, no to pokażemy zaufanie. No to jakbyśmy w obozie pracy, w obozie pracy pokazali zaufanie, no to otworzyli bramy, no to więźniowie zabiją strażników i uciekną. Więc trzeba to powoli uwalniać. Natomiast trzeba pamiętać, jak duże są koszty braku zaufania. To są takie dwie grupy. Po pierwsze to są koszty nadzoru. To są ogromne koszty. Jak widzimy taką korporację, gdzie ludzie piszą te raporty, potem udają, że czytają te raporty, to wszystko te raporty z dołu się scala coraz większe, potem to dociera do jakiejś rady nadzorczej, a potem na zgromadzeniu akcjonariuszy. Oczywiście raporty są potrzebne, analiza jest potrzebna, prawda? Tylko, że ona powinna dotyczyć stanu rzeczy, a niekoniecznie wykonanych czynności. Budżety kontraktowe, o tym będę mówił, brak czasu na zadania strategiczne w związku z tym, to dość powszechnie się uważa, jak się pytam zresztą menadżerów, ile czasu poświęcacie swojego czasu pracy, ile czasu poświęcacie na opracowywanie strategii, to się okazuje, to jest parę procent czasu, a reszta to jest bieżączka. I trzeba tego Kazika, najpierw mu trzeba powiedzieć, co ona robić, potem go trzeba dopilnować, bo przecież jak się go nie dopilnuje, to będzie kradł i nic nie będzie robił. I być może nawet będzie kradł i nic nie będzie robił, bo tak jest ukształtowane. Przerost zatrudnienia. A koszty braku odpowiedzialności to jest niska jakość pracy, to jest ukrywanie błędów, bo za błąd jest kara, to będę go ukrywał. To są gry wojenne, o których będę mówił, to jest oszukiwanie firmy i klientów. No i teraz coś pozytywnego chcę powiedzieć, co wobec tego należy, jak postępować po pozytywnej stronie. No i tutaj psychologia współczesna dosyć dużo na ten temat już wie i to, co wie, rozpoczyna się od takiego stwierdzenia, że wszelkie działanie człowieka jest podejmowane dla zaspokojenia jego potrzeb. Cokolwiek robimy, robimy dla zaspokojenia jakiejś swojej potrzeby i to wcale nie musi oznaczać, że jesteśmy interesowni. Prawda? Jeżeli matka rzuca się do pożaru, bo tam jest jej dziecko, to ona to robi z potrzeby serca, z potrzeby godności, prawda? Ona by sobie w oczy nie mogła spojrzeć, gdyby do tego pożaru nie pobiegła. W jakimś sensie ona zaspokaja swoją potrzebę. I zaspokajanie potrzeby samo w sobie nie jest czymś niskim i nagannym. No, tylko pytanie, w jaki sposób i jakie potrzeby. No, ale jeżeli się z tym zgodzimy, no to kluczem do zrozumienia, co zrobić, jak motywować, jest zrozumienie, jakie potrzeby mogą być w pracy zaspokajane. Ludzie przychodzą do pracy zaspokajać swoje potrzeby. Jakie to są potrzeby, które mogą być zaspokajane? Otóż profesor Marek Kosewski dzieli te potrzeby na dwie grupy. Na potrzeby korzyści i potrzeby wartości. Potrzeby korzyści dzieli na potrzeby rzeczowe i ambicje, a potrzeby wartości na potrzeby społeczne i potrzeby godności. Potrzeby rzeczowe zaspokajamy przez konsumpcję, uproszczeniu tego, co można kupić, a więc wynagrodzenie służy do zaspokojenia potrzeb życiowych. Ambicje zaspokajamy poprzez pozyskiwanie honorów, tytułów, stanowisk. Tu w obu przypadkach mamy do czynienia po pierwsze z wymianą. Dostajemy korzyść
zamiast za korzyść, którą oddajemy, pozbywamy się jakiejś korzyści. Pozbywamy się pracy na rzecz pracodawcy, on się pozbywa pieniędzy na naszą rzecz. No i jest ta druga grupa, to są potrzeby wartości, to są potrzeby społeczne i tu nie ma wymiany. To, że ja komuś oferuję przyjaźń i zaufanie, to ja się nie wyzbywam. Ja nie mam, tak powiem, tego rezerwuaru zaufania, już na ciebie wszystko wydałem, już innym nie mogę okazać, prawda? Tu nie ma też wymiany, chociaż na ogół jest relacja symetryczna. Jak ja ci ufam, to pewno dlatego, że ty mi ufasz, bo ja ci ufam. Jest taka relacja symetryczna, nie ma wymiany. Skoro, to jest bardzo ważne, bo skoro jest wymiana, to pojawia się pytanie, czy mi się ta wymiana opłaca. Czyli kalkulacja. Nie każda wymiana się opłaca. A tu nie ma takiej kalkulacji. To jest też bardzo ważne. No i to są bardzo silne potrzeby. Dzieci mobbingowane w klasie są nieszczęśliwe i zdarza się, że popełniają samobójstwo. Prawda? Z braku zaspokojenia, z niezaspokojenia tej potrzeby, to tylko na terenie klasy. Dla dorosłych to są równie traumatyczne przeżycia. Więc to są bardzo silne potrzeby, ale właśnie to jest ta pierwsza grupa potrzeb, o których często w firmach się nie pamięta. Wtedy tacy menadżerowie mówią, moich pracowników to tylko kasa interesuje, to gołym okiem widać. Jak mówię gołym okiem, to widać, że ziemia jest płaska. A poza tym, co im poza kasą oferujesz? Bo jak tylko kasę, no to czego mają się od ciebie spodziewać? No on mówi, wiesz, masę rzeczy, bilety na basen, samochód służbowy, komórkę i tak dalej. To wszystko formy kasy, a coś właśnie z potrzeb społecznych. I co ty głupi, potrzeby społeczne, nic nie to zaspokaja potrzeby. To się przychodzi mi robić. Masz co chciałeś, no. Się nie dziw, jeżeli cię oczekują tylko tego, czego mogę oczekiwać od ciebie. Inna rzecz, że wiele osób mówię, nie zdaje sobie sprawy z tego, że w pracy można dostać coś innego poza pieniędzmi. No praca to jest ta uciążliwość, ta mitręga, ten ból, ten syndrom poniedziałku. No ale idę tam, zmuszam się, no bo muszę z czegoś żyć, to mam te pieniądze, prawda? No ale to oznacza, że pracuję na 1/4 gwizdka. I to nie to najważniejsze wcale. Czy Państwo słyszeli o takiej piramidzie Masłowa? Słyszeli. A czy słyszeliście, że Masłow się wycofał z tej piramidy? Niektórzy słyszeli, niektórzy nie. Otóż wycofał się w tym sensie, że nadal uznałem, że to są wszystko ważne te potrzeby człowieka. I one tu są. To jest ta piramida Masłowa. Tylko ona nie jest piramidą. Masłow kiedyś sądził, ale potem się z tego wycofał i tam napisał, że dopóki człowiek nie ma zaspokojonych potrzeb niższego poziomu, to potrzeby wyższego poziomu się nie pojawiają. Jak jest głodny, zmarznięty i nie ma gdzie mieszkać, to nie interesują go potrzeby wyższego rzędu, na przykład godnościowe. No ale przecież gdyby tak było, to nie byłoby Majdanu Kijowskiego. Przecież tam ludzie nie przychodzili, dlatego są już najedzeni i teraz, no, jeszcze sobie na taki luksus jak walka o wolność, demokrację. No nie byłoby żadnej armii, gdyby nie honor sztandaru, honor munduru, patriotyzm, honor ojczyzny, no, te właśnie wyższe wartości. No i to są te potrzeby godności, one są najsilniejsze. I oczywiście możemy je zaspokajać w sposób taki bardzo heroiczny, ale nie zawsze mamy do tego okazję. I obyśmy mieli jak najmniej takich może heroicznych okazji. Na co dzień potrzeby godności zaspokajamy poprzez poczucie, że zachowujemy się zgodnie z pewnymi wzorcami zachowania, któreśmy sobie sami dobrali. I okazuje się, że my ludzie dobieramy sobie w zasadzie tą samą listę wzorców i to są wzorce pozytywne. To są wzorce takie, że chcielibyśmy móc o sobie myśleć, że my jesteśmy zgodni z tymi wzorcami, że jesteśmy uczciwi, że jesteśmy lojalni, że jesteśmy solidarni, że dotrzymujemy słowa. Nawet w związkach mafijnych. Tylko tam one obowiązują wyłącznie wobec członków związku. Zresztą, nie będąc w związkach mafijnych, też nie wobec wszystkich chcemy być solidarni, no wobec seryjnego mordercy nie. Na tym
gruncie można powiedzieć o takich dwóch stylach zarządczych. Styl oparty na braku zaufania, które wymaga przemocy, i na zaufaniu, które pozwala na partnerstwo. Jeżeli mamy zarządzać zespołem, do którego nie mamy zaufania, musimy stosować przemoc. To nie ma innej rady. Nie mamy zaufania, czy wiemy, że ci ludzie tego po prostu nie zrobią, tego co obiecają. No to musimy ich kontrolować, sprawdzać i jak nie robią, to musimy ich karać. A jak mamy zaufanie, to możemy im powiedzieć, słuchajcie, budujemy dobre relacje, będę was wspierał. Jeżeli przyjdę się przyjrzeć, jak pracujecie, to nie dlatego, żeby sprawdzić, czy dobrze pracujecie, tylko żeby się dowiedzieć, czy czegoś nie potrzebujecie. Mój bliski współpracownik i przyjaciel Jacek Jakubowski trenował kiedyś taką właśnie grupę sprzedawców w banku, która miała najlepsze wyniki. On ich nie uczył sprzedawania, on uczył budowania takich właśnie dobrych relacji między sobą i również z klientem. No i byli najlepszą grupą sprzedawców w banku, ale właśnie zarządzani byli w taki sposób mocno turkusowy, chociaż wtedy się o tym tak nie mówiło. I w banku wszyscy im mówili, robicie głupio, tak zarządzając. Oni mówili, mamy lepsze wyniki od was. A tylko dlatego, że macie koniunkturę pracowników, coś tam, gdybyście zarządzali tak jak my, mielibyście jeszcze lepsze. No i kiedyś spotkały się dwie grupy sprzedawców, ta jego i ta i druga. No i ci turkusowie opowiadali o tym, jak to u nich jest. Ci drudzy się dziwili. Oni pracowali bez prowizji na przykład. No i pytają się, no a jak ci nie idzie ta sprzedaż, to co? Twój szef się nie interesuje? A oni mówią, oczywiście, że się interesuje. No i co robi? No, natychmiast dzwoni. Proszę bardzo. No i co mówi? A pyta się, czy może mi w czymś pomóc. Mówi, widzę, że ci nie idzie ta sprzedaż. Może potrzebujesz jakiejś pomocy. No on jest od tego. Od wspierania. No i to są te uniwersalne wzorce postępowania. Otóż teraz popatrzmy, jak ludzie działają. Ludzie działają z potrzeby nagrody. Ta nagroda może być rzeczowa, może być godnościowa, ale zawsze potrzeba jakiejś nagrody. Pojawia się potrzeba nagrody, pojawia się działanie, pojawia się wypłata. No i po jakimś czasie zwykle chcemy kolejnej nagrody, prawda? Zjedliśmy marchewkę, przez chwilę jesteśmy nasyceni, ale potem chcemy nową marchewkę. No i teraz okazuje się, że żeby to funkcjonowało, to te nagrody muszą być coraz bardziej atrakcyjne. Bo każda nagroda się nudzi. Każdy bodziec uodparnia na kolejny bodziec. I okazuje się, że coraz atrakcyjniejsze nagrody mogą być tylko te, godnościowe. Rzeczowe ambicje i społeczne nie nadają się do tego, żeby je bez końca eskalować. Godnościowe tak. No i w związku z tym ja proponuję taki schematyczny sposób spojrzenia na zorganizowanie stanowiska pracy. Stanowisko pracy powinno być tak pomyślane, żeby na tym stanowisku każdy pracujący mógł zaspokajać te cztery grupy potrzeb. Ale proponuję je podzielić na dwie nierówne części. Na część, którą nazwę wyposażenie stanowiska pracy i na część, którą nazwę inspirujące wyzwania, czy to są te nagrody godnościowe. To jest niezbędne do wykonania pracy. A to jest konieczne do zaangażowania, do tego, żeby nam się chciało. Wyposażenie to narzędzia, to wynagrodzenie, uwaga, wynagrodzenie powinno być traktowane jako element wyposażenia stanowiska pracy, niezbędne do tego, żeby praca była wykonana. Jak nie będzie wynagrodzenia, no to będę musiał pójść gdzie indziej pracować, prawda? Nie powinno być traktowane jako coś, co motywuje, bo motywuje tylko dwa dni
na 2 dni przed podwyżką, a potem już nie. Również środowisko społeczne, przyjazne środowisko społeczne powinno być traktowane jako element wyposażenia, niezbędny element wyposażenia stanowiska pracy, niezbędny do tego, żeby praca mogła być dobrze wykonana. Tego się nie da eskalować. Można co pewien czas poprawić, ale nie można bez końca eskalować. A to można. Te wyzwania inspirujące, żeby nas inspirowały, muszą być coraz bardziej inspirujące, muszą być coraz bardziej ambitne. Te wyzwania możemy sobie stawiać. Są zawody, gdzie one są, że tak powiem, dostępne w naturalny sposób. Wszystkie zawody innowacyjne. Tam, gdzie budujemy nowe konstrukcje jakieś, wymyślamy nowe metody. No ale są takie zawody, gdzie się robi podkładki i uszczelki. I tam ta inspiracja bierze się, czy źródłem inspiracji jest po pierwsze fakt, że robimy je coraz lepiej, że ulepszamy linie produkcyjne, że te linie produkcyjne ulepszone przez nas są potem produkowane przez kogoś, ale również, że zmieniamy świat na lepszy. Że produkujemy podkładki i uszczelki, robimy je fantastycznie, ale dbamy o środowisko, dbamy o siebie, dbamy o nasze rodziny, dbamy o relacje z ludźmi, no zmieniamy i pokazujemy, że można działać w taki dobry, uczciwy i pozytywny sposób. Zmieniamy świat na lepszy. To mi przypomina historię pewnego dentysty z Australii. Byłem lata temu, w 92 chyba drugim roku i poznałem dentystę, który bardzo był zamożny i który miał taką misję życiową. Przekonać swoich kolegów, że dentysta może dobrze żyć z pacjenta, który ma zdrowe zęby. Że dziury w zębach nie są tym, czego dentysta powinien oczekiwać. Mówił, że tam większość jego kolegów ma taką zasadę. Drill, fill and bill. A on mieszkał w domu, który wtedy kosztował 2 miliony dolarów, co było dużo, jeździł Rolls Royce'em i żył z tego, że jego pacjenci mieli dobre zęby. On miewał pacjentów, którzy w trzecim pokoleniu nie mieli ani jednej plomby. Do niego każdy pacjent, chyba że miał jakąś interwencję konieczną, ale normalnie każdy pacjent przyjeżdżał raz na rok, a zapisywać się trzeba było na pół roku z góry w kolejkę. Przyjeżdżał raz na rok, on przyjmował tych pacjentów, nie wiem, 5 dziennie, każdy płacił no, taką kwotę prawdopodobnie, jaką się u innego doktora płaciło zaborowanie. I on go, jeżeli była potrzeba jakiejś interwencji, to on tą interwencję wykonywał, ale on przede wszystkim uczył pacjenta, jak dbać o zdrowe zęby. Więc moim zdaniem tak powinno wyglądać turkusowe stanowisko pracy. To wszystko się nie nadaje do eskalowania, to jest stałe, a tutaj możemy eskalować te nagrody godnościowe, one mogą być coraz bardziej atrakcyjne, bo my je sobie sami wypłacamy i sami stwarzamy warunki do tego, żeby były wypłacone. No teraz wracając na ciemną stronę mocy, czego nie należy robić, a więc kij i marchewka, narzędzia przemocy. Kij to jest takie niemiłe działanie, które jest z góry zapowiedziane wobec nas w celu zmiany naszego zachowania. My wiemy o tym, że ono temu ma służyć. To się nazywa motywowanie. Co może być kijem? Kijem może być nagana przed frontem, pozbawienie premii, degradacja, nakazanie przymusowej pracy. A marchewka? No, marchewka jest miła, ale to jedyna różnica. Ona służy temu samemu. I marchewką może być pochwała przed frontem, wypłacenie premii, awans i zwolnienie z przymusowej pracy. No i oczywiście te przykłady dobrałem zgodnie z zasadą, że kijem może być pozbawienie marchewki. Tak właśnie marchewka działa. Nie pracujemy z radości, że dostaniemy premię, tylko ze strachu, że tej premii nie będzie. No ale oczywiście marchewką może być uniknięcie kija.
No i te dwie obserwacje doprowadziły mnie do wielkiego twierdzenia o marchewce, które mówi, że każda marchewka służy jedynie do tego, żeby zrobić z niej kiełki. Że w związku z tym nie ma niczego takiego jak marchewka bez kija. Jest takie urządzenie, które się nazywa marchewki. To jest moje odkrycie osobiste. No i teraz dowód tego twierdzenia jest taki, żeby cokolwiek mogło być użyte jako marchewka, na przykład mój notebook, to dwa warunki muszą być spełnione. Jeżeli ja to komuś mam obiecać jako marchewkę, to ten ktoś musi wiedzieć, że ja to mam. Czyli marchewka to jest coś, co ja już mam. Mam, dysponuję, bo inaczej nie mógłbym dać. Ale musi też wiedzieć, że ja nie muszę dać. Mogę dać, mogę nie dać. Istotą marchewki jest to, że jej można nie dostać. Jak istotą kija jest to, że nim można nie dostać. Kij nie służy do tego, żeby ludzie byli bici, tylko żeby się bali tego bicia. To się właśnie nazywa system motywacyjny. I z marchewkiem związana jest też tak zwany komunikat marchewkowy. Jeśli umawiamy z kimś na wynagrodzenie, z częścią ruchową i mówimy, ja na to stanowisko mam w budżecie 3000 zł, to ja ci proponuję podstawowej 1000, a 2 to będzie ta ewentualna premia. To ten ktoś mówi, to wiesz, jak masz te 3, to może mówmy się na 3, ile pracował, to mi zwolnisz. Nie mogę się tak umówić, bo jakbyś z góry wiedział, że masz 3, to nie będziesz pracował. No dlaczego nie będę pracował? Też umowę podpisuję. No wiesz, każdy umowę podpisuje, ale jesteś człowiek, a ludzie są leniwi i nieuczciwi. Gdybyś ty był tylko leniwy, ale uczciwy, to ja bym ci dał te 3. Bo bym wiedział, nie lubisz tej cholernej roboty, ale się zmusisz. Ale ty jesteś nieuczciwy. To jest jedyne wyjaśnienie, dla którego umawiamy się z kimś w taki sposób. Ale uwaga, mówimy o marchewce wtedy, kiedy ja już mam te 3000, ale tak właśnie dzielę, żeby człowieka zmotywować. Co innego, jeżeli ja mówię, słuchaj, otwieram firmę, na razie mogę ci zapłacić 1000. Jesteś gotów? No dobra. No to jak już wcześniej się zgodzili, to chcę ci powiedzieć, że jak na koniec roku będzie jakaś górka, to ja się nią podzielę. Ale teraz nie ma. To nazywam miseczką i o tym będę mówił później. Więc ten komunikat marchewkowy jest taki, nie mogę dać ci z góry, bo jesteś leniwy i nieuczciwy. To jest jedyne racjonalne wyjaśnienie. To się ładnie nazywa, że człowieka trzeba zmotywować. No to właśnie tak motywujemy. Czy to jest wyraz wyższości i pogardy, bo my oczywiście tacy nie jesteśmy, tylko ludzie tacy są. I oczywiście zapomnijmy tu o budowaniu relacji. No i okazuje się, zgodnie z oczekiwaniami, że kij i marchewka są jednakowo przeciwskuteczne jako narzędzia do zmiany postawy. One nie są nieskuteczne. One wywołują skutek, ale przeciwny do oczekiwanego. No i pokażę to Państwu, jak to działa. Otóż wyobraźmy sobie Jasia lat 13, który siedzi nad lekcjami francuskiego i bardzo mu się chce te lekcje robić. Więc mama, która to widzi, a mama zależy na tym, żeby Jaś robił lekcję, mówi, jak ładnie zrobić, dostajesz nagrodę. No, Jaś wreszcie jakaś sensowna propozycja, więc odrobi, dostał nagrodę, a mama mówi, widzisz, działa. No i za tydzień Jaś siada do francuskiego, ogląda się na mamę, co w sprawie tych lodów, bo co prawda nie było umowy, że za każdym razem, ale mama się przecież wygadała. Mama cały czas twierdziła do tej pory, że taka frajda robić ten francuski. No, za frajdę to się lodów nie daje, prawda? Skoro mama daje lody, to mama dobrze wie, że to nie jest frajda. No wreszcie doszliśmy z mamą do wspólnego zdania. No ale mama zachwycona, że to działa i zawsze jak ładnie odrobi, dostajesz lody. No i po miesiącu Jaś przychodzi i wiesz, dzisiaj mam francuski do odrobienia, ale rezygnuję z lodów, więc żebyś nie szła tam kupować. Synku, robisz francuski bez lodu. No tego nie powiedziałem. Dziś właśnie mi się nie opłaca
lobby za francuski, więc nie robię, ale szanuję umowę, więc żebyś nie szła kupować. Jest kalkulacja, czy się opłaca, czy nie opłaca. No więc mama musi podbić stawkę, mówi, to może lody i kino. No może. No ale po miesiącu lody i kino się nie opłacają, mama mówi, to może deskorolkę. No ale ile tych francuskich mam odrobić za deskorolkę? Chyba nie do końca życia. Mama mówi, no ze 3 miesiące. O, 3 miesiące odpada. No więc wytargowała na 6 tygodni, no ale potem coś musi wymyślić dalej, prawda? No i w momencie, jeżeli niczego dalej nie wymyśli, to Jaś przestanie mieć jakąkolwiek ochotę do robienia tego francuskiego, ale jeszcze przed tym przyjdą mu do głowy różne zagrywki. I wtedy już nie musi oczekiwać tej eskalacji. Zagrywka polega na tym, że odrobię 1/4 tego, co było zadane. A mamie powiem, że to wszystko. No jak nie sprawdzi? Tyle było zadane, tyle zrobiłem. Lody są, tak? Ściągnę na klasówce, dostałem 5. Lody są. To są zagrywki. Dorośli robią to samo. Okazuje się, że ten marchewki, który działa na zachowanie zgodnie z oczekiwaniami, to dlatego pewnie taka głęboka wiara w skuteczność tego narzędzia, jednocześnie buduje postawę przeciwną. Znaczy buduje postawę taką, że nie ma marchewki, nie ma zachowania. Nie ma tego działania. No i na dodatek właśnie zagrywki, o których będę jeszcze mówił. Zwróćcie Państwo uwagę, że nagroda w postaci lodów za odrobienie francuskiego nie ma merytorycznego związku z działaniem, którym jest nauka francuskiego. Związek został sztucznie stworzony przez mamę i dzięki temu właśnie jest miejsce na zagrywkę. Potem ta nagroda jest wypłacana nie za to, że Jaś się nauczył francuskiego, tylko za to, że odrobił lekcję, a dokładnie, że mama uwierzyła, że odrobił lekcję. Teraz, żeby Jasiowi się chciało tego francuskiego uczyć, to trzeba mu pokazać nagrodę, która jest merytorycznie związana z tą nauką francuskiego i która będzie działała pozytywnie na emocjami pozytywnymi na tą właśnie postawę, a nie na zachowanie, tu pozytywnie, a tu negatywnie. No i na przykład można powiedzieć, że jest taka organizacja, która organizuje obozy dla młodzieży w twoim wieku we Francji. Przez miesiąc się pracuje przy winobraniu, drugi miesiąc jeździcie całą grupą po Francji, zwiedzacie, zarabiacie sobie trochę przy tym winobraniu. Tylko tam się mówi tylko po francusku. Tam przyjeżdża młodzież z całego świata, ale wszyscy mówią po francusku. Więc no jeżeli byś chciał tam pojechać, no to musisz się na tyle nauczyć tego francuskiego, żebyś się dogadał przynajmniej na początek, prawda? Żebyś tam nie stał jak mumia. No to Jaś widzi taką nagrodę, do której nie ma zagrywki, do której nie da się obejść. Jak ja chcę się nauczyć, bo będzie z tego jakaś nagroda, to musi mieć sens, co robię, musi dla niej mieć sens, prawda? Chcę się nauczyć, no to muszę się uczyć. No i tam ściąganie na klasówce nic nie przybliża mnie do tego, żebym więcej umiał, prawda? To jest właśnie to pozytywne działanie. No i okazuje się, że nie tylko ja się tak robią i chcę tu Państwu pokazać, jak właśnie się zachowują dorośli. Na przykładzie zresztą z edukacji przeczytałem dosyć poważne opracowanie takie naukowe dotyczące systemu edukacji w jednym z krajów europejskich. Głównym celem resortu oświaty i całego szkolnictwa jest oczywiście, żeby było wykształcone społeczeństwo, prawda? To jest cel główny. No żeby było wykształcone społeczeństwo, to musi być dobra edukacja. Żeby była dobra edukacja, no to nauczyciele muszą tą edukację realizować, no ale ponieważ wszystko robimy dla jakiejś nagrody, no to musi być jakaś nagroda za tą edukację. No i tą taką pozytywną, merytoryczną nagrodę, satysfakcja nauczyciela z tego, że no widzi, jak jego uczniowie sobie radzą w życiu. No ale resort oświaty mówi, trzeba nauczycieli zmotywować. W związku z czym proponuję marchewkę,
No i tą marchewkę będziemy wypłacać raz na rok. No, po roku to nie można ocenić, czy uczniowie, którzy wyszli ze szkoły, czy już są tymi ludźmi, którzy dają radę w życiu. Więc trzeba wymyśleć jakiś inny cel mierzalny, który będzie jakoś związany z tym wykształconym społeczeństwem. No i wymyślono statystyki z matury. Mnie wydaje, że to jest taki cel w miarę obiektywny, no bo nauczyciele nie mogą oceniać swoich uczniów, z tego co wiem, tylko ocenia to komisja zewnętrzna, więc nie mogą swoim uczniom stawiać lepszych stopni. Wobec tego to jest taki cel, który mierzy to, czy dobrze uczą, czy nie. No ale to jest właśnie, ten cel jest słabszy od tego, w tym sensie, że jeżeli ten jest spełniony, to i ten. Ale z powrotem to niekoniecznie. W drugą stronę wynikanie niekoniecznie. I ponieważ ten jest słabszy, to jest miejsce na zagrywkę. Czyli przejście nie tą drogą, tylko tutaj właśnie wymyślenie takiej zagrywki. Tą zagrywką się nazywa to przed maturą. No, w tym rzeczonym kraju są szkoły, które, żeby nie popsuć sobie statystyki z matur, słabszych uczniów nie dopuszczają do matury. Ponieważ uczniów, którzy by zdali, ale słabo, psują statystykę, nie dopuszczają do matury. Dzięki temu uzyskują dodatkowe finansowanie, bo za tym uczniem idą pieniądze, a problemy z demografią mamy w całej Europie. No i mają lepszy wynik, lepszą średnią. No ale jak, co można zrobić, w jaki sposób nie dopuścić trójkowego ucznia do matury? Prawo na to nie pozwala, prawda? To trzeba ustawiać dwóje. No to już prowadzi do tragedii ludzkich, prawda? Są ludzie, dla których system szkolny w ogóle jest nie do przeskoczenia. Jest nawet takie powiedzenie, że uczniowie trójkowi po maturze zakładają własne firmy, czwórkowi pracują dla rządu, a piątkowi dla trójkowych. No i tych trójkowych właśnie się nie dopuszcza. To jest niezwykle niesprawiedliwe. No i to jest właśnie ta zagrywka. Natomiast drogi do nagrody godnościowej nie daje się obejść. Nie ma do niej skrótu. Podobnie się dzieje w firmach. Tutaj takim celem powinno być rozwój firmy. W długim okresie czasu rozwój firmy. No to firma musi być dobrze zarządzana, dobrze musi być wykonywana praca. No to pracownicy muszą mieć potrzebę tej nagrody, dla której tą pracę wykonują. No to jest ta satysfakcja pracowników z tego, że wykonuje dobrą pracę, że wykonuje to coraz lepiej, że to jest, realizuje ambitne zadania, no i dostaje swoje wynagrodzenie. To wszystkie, ten pakiet tych czterech potrzeb musi być zaspokojony. No ale właśnie ponieważ wymyślano natychmiast marchewkę, żeby tych ludzi bardziej zmotywować, no to trzeba wymyślić cel mierzalny, który będzie słabszy od rozwijającej się firmy, no bo tego nie za bardzo można oczekiwać roku do roku, no to wzrost zysku się robi. No to możliwą zagrywką jest tniemy koszty rozwoju. Prawda? Czyli uzyskujemy nagrodę za rozwój dzięki temu, że tego rozwoju nie będzie. To jest dosyć powszechne zjawisko. I to jest gra wojenna. Ja to nazywam grą wojenną. I ludzie uczciwi i pracowici grają w tą grę wojenną, bo mogą sobie powiedzieć tak, to nie ja wymyśliłem tę grę, tylko firma. To ja mam prawo grać tak, żeby wygrać. Mam moralne prawo grać tak, żeby wygrać. Na dodatek jeszcze w wielu firmach się mówi, ten system premiowy to myśmy tak wymyślili, żeby się tobie opłacało to, co nam się opłaca. I ty się nie martw o nasz interes, ty się martw o swoje. To jest tak wymyślone fantastycznie, że jak ty będziesz realizował swoje cele, to my będziemy swoje osiągać. Tylko że tak się nie dzieje. Firmy przegrywają. Jedyne, co może zrobić firma, żeby nie przegrywać w grę wojenną, to jest w nią nie grać. Nie da się jej wygrać. W zamian zarządzanie godnościowe. No niemniej marchewki jest bardzo szeroko zastosowany.
A jest tak z przyczyny takiej, że przy pomocy marchewkija można łatwo i szybko zmusić prawie każdego do prawie wszystkiego. Tylko ten kij lub marchew musi być odpowiednio duży. No, napisałem prawie każdego, żeby się nikt z Państwa nie poczuł urażony osobiście, ale no, znacie Państwo takie powiedzenie, że nie ma ludzi stuprocentowo uczciwych, to jest zawsze sprawa ceny. Na parkingu to jest dycha, w małym biurze jest stuwa, większe biuro, większa stuwa. Prawie każdy pęknie, tam tylko dużo marchew poprawi. A jak nie pęknie, to wtedy, żeby wynająć taką firmę podwarszawską, która nie drogo bierze, może podtrzymać gościa w Wiśle lekko, pod powierzchnię, szczególnie dobrze w okresie jesienno-zimowym. To już prawie każdy pęknie. Jak nie pęknie, to gdzie dziecko podtrzyma i pęknie. Na każdego można znaleźć dostatecznie duży kij, dużo marchew, no tam bardzo małymi wyjątkami oczywiście, ale jest taka jedna, taki jeden wyjątek. Taka rzecz, stan, do którego nigdy i nikogo nie można zmusić. I naprawdę nigdy i nikogo, w żaden sposób, nie ma takiej możliwości. Mianowicie, żeby coś polubił, nie można zmusić, a w szczególności swoją pracę. A to jest najważniejsze zadanie, lidera. To, co się realizuje w firmach konkursowych, że codziennie idę do pracy z radością, kocham tą robotę. To nie znaczy, że trzeba być pracocholikiem. W firmie Marko bardzo wyraźnie mówię, wy się tu nie macie zapracować, wy macie dbać o swoje rodziny. Wy macie jeździć z nimi na weekendy, macie chodzić na basen, macie chodzić do teatru. Firma wam zwraca te wszystkie koszty. A jak chcecie pojechać na fajną wycieczkę w weekend, to możecie wziąć Mercedes prezesa, proszę bardzo, tylko się trzeba zapisać. Bierzecie wypasioną brykę, jedziecie się z rodziną na weekend. Proszę bardzo. Skutki stosowania marchewkija można podzielić na takie dwie grupy. Skutki psychologiczne niszczą motywację wewnętrzną, czyli potrzebę działania, bo właśnie dzięki temu zaspokaja moje potrzeby godnościowe, moje potrzeby społeczne. W to miejsce wchodzi marchewka. Niszczą partnerstwo, niszczą współpracę. Prowadzą do eskalacji marchewkija. Gdzieś to się kończy, ale w międzyczasie zaczynają się grywojenie. Skutki operacyjne to są właśnie zagadki grywojenie. Minimalizacja celów, o tym zaraz. Ignorowanie przyczyn. Rozmowy oceniające. No i Alfie Kohn, autor książki Punished by Rewards, pierwsza książka, jaką ja ten temat przeczytałem, pisze, kary i nagrody mają zawsze i w każdych okolicznościach destruktywny wpływ na człowieka, bo niszczą jego naturalną motywację do pozytywnego działania. Edward Deming, 30 lat wcześniej, mówił to samo innymi słowami i nie opierał tego, bo Alfie Kohn jest psychologiem, Edward Deming był fizykiem, ale to dzięki niemu powstało TQM w Japonii, a potem się rozprzestrzeniło na całym świecie. I on podawał argumenty operacyjne za taką tezą, którą wygłosił. Premia za wydajność jest najsilniejszym hamulcem jakości i wydajności w zachodniej świecie. Przykłady, argumenty podawał takie. Po pierwsze, na 100 źle pracujących pracowników tylko 15 ma jakikolwiek wpływ na to, jak pracują. Pozostali pracują źle, bo mają złe narzędzia, mają zły potok zadań, mają zły potok dostaw surowców, bo nie są nauczeni, bo są źle zarządzani. Oni nie mają szans zmienić, pracować lepiej, bo to w ogóle nie od nich zależy. Więc jeżeli ta marchewka na chwilę chociażby działa, to tylko tych 15 ma szansę coś zrobić. Po drugie, premie uwalniają przełożonych od analizowania przyczyn. No już to już mówiliśmy, odpowiedzialność polega na tym, że mam znaleźć przyczynę niepowodzenia i ją usunąć. A tutaj przełożeni po prostu walą po premie. I mówią, a niech on sobie szuka tej przyczyny. No bo tak naprawdę to przecież zrobił źle, dlatego że jest leniwy i nieuczciwy. On się przywali tą premię, to zaraz stanie do pionu.
więc premie uwalniają. Jeżeli płacimy lepiej za lepszą pracę, co się wydaje sprawiedliwe, racjonalne, to płacimy gorzej za gorszą. To jest oczywiste. A to oznacza, że się godzimy na gorszą pracę, tylko gorzej płacimy. Tego nie powinniśmy nigdy robić. Ja nie mówię o różnicy wynagrodzeń na różnych stanowiskach. Ja mówię o dwóch pracownikach pracujących na porównywalnych stanowiskach, z tym, że jeden pracuje dobrze, a drugi pracuje źle, cokolwiek by to znaczyło. Jeżeli chirurg, któremu co drugi pacjent umiera, dostaje pół pensji swojego kolegi, któremu nikt nie umiera, to jest nie do zaakceptowania przez szpital. Nie można przyjąć tego, że on mówi, mi się więcej nie opłaca pracować, a niech się co drugi umiera. To się nigdy nie opłaca. Nie chcemy gorszej pracy nawet za niższą pracę. Jeżeli ktoś pracuje źle, to trzeba coś z tym zrobić, a nie obcinać mu pensję. No i oczywiście trzeba znaleźć przyczynę, dla której pracuje źle. Tych przyczyn może być bardzo wiele wokół niego, ale może być też w nim. No, on może się do tej pracy po prostu nie nadawać. Nie każdy może każdą pracę wykonywać. No to trzeba mu znaleźć może inne miejsce pracy w firmie. A może nie ma takiego miejsca pracy, to mu trzeba znaleźć, pomóc znaleźć pracę poza firmą. No nie możemy się godzić na to, że źle pracuje, to gorzej zarabia i właściwie rachunki wyrównane. To się nigdy nie opłaca. No i jest jeszcze taki argument, który się nazywa dźwignia premiowa.